Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Story z Bartkiem Królikiem. O gitarach było, to teraz pogadajmy o tym, dlaczego te gitary brzmią tak, a nie inaczej. Mam na myśli to, co dzieje się pod nogami Barska. Bartku, elektronika, nie możesz się bez tego obejść? Tak, nie mogę się obejść bez mojego niezbędnika basisty. I tak jak w przypadku basówek, które są po prostu klasyczne i właściwie bazują na naturze, tak samo i to środowisko jest dosyć naturalne, czyli nie robię żadnych, nie używam żadnych udziwnień, używam tylko urządzeń, które najczęściej saturują dźwięk, czyli są to przestery, mam ich aż 5. Aż albo nie aż, ale jednak 5 na tyle różnych od siebie, że właśnie pozwalają mi zmienić to brzmienie i dopasować pasmowo do każdego praktycznie utworu. Oprócz tego używam kompresji, która wyrównuje to brzmienie i preamp, wszystko wchodzi do preampu od lat tego samego Microbass 2 EBS-a, ponieważ jest on po prostu dosyć naturalnie brzmiący, nie zmieniający brzmienia i ma też tą korekcję, którą sobie ustawiłem w studio już wiele lat temu i ona właściwie prostuje mi wszystkie niedoskonałości i jakby wysyłam już gotowy praktycznie rzecz biorąc sygnał do ludzi z przodu, którzy nigdy nie narzekają na niego, nie? Więc to mają... omówmy po kolei każdy z tych efektów, które no dobra. Microbass 2 to jest urządzenie już stare. W tej chwili pojawiła się chyba kolejna odsłona. Zresztą mam na nią chrapkę, ale niestety nie stać mnie obecnie. Natomiast no, ono jest cały czas sprawne i właściwie nigdy mnie nie zawiodło. Dostarcza po prostu równy sygnał, zawsze czyściutki i wszystko fajnie. Jest też mało wrażliwe na zmiany prądowo, oświetleniowe, które często potrafią psuć, krzyżować szyki nam wszystkim. Bardzo lubię w ogóle urządzenia EBS-a. Mam też w domu piec EBS-a, małe combo, którego używam od ponad 20 lat. Też brzmi bardzo naturalnie i fajnie, także lubię je. Kolejną rzeczą to jest ten Black Cat Bass Octave Fuzz. To jest fuzz, który jest dosyć taki punkowy, butikowy fuzz dosyć, mało popularny, który no, zmienia dosyć tak radykalnie brzmienie basu. Więc zobaczmy sobie ten fuzz. Bez niego bas brzmi następująco. Cztery takie kolory właściwie od razu uzyskiwalne za pomocą tych switchy. Dosyć taka punkowa właśnie rzecz do takiego no, brytolskiego grania, że tak powiem. Rzecz następna to jest baseball. To jest jedyne dziwadło, które bardzo lubię, bo ono jest właśnie takie troszeczkę plasujące to brzmienie w okolicach muzyki elektronicznej gdzieś tam, takiej vintage'owo-elektronicznej. Zobaczcie. A jak jeszcze dodam sobie do tego przester z innego urządzenia, to mam takie brzmienie. No więc ciekawa rzecz. No kompresor wiadomo, kompresor Multicomp EBS-a to już jest taka klasyka właściwie gatunku, to jest chyba jeden z lepszych kompresorów. Używam praktycznie na jednym ustawieniu, leciutko kompresuję dźwięk, żeby dynamika jednak była, ale żeby troszeczkę była tak, że tak powiem, uporządkowana. Urządzenie, które bardzo lubię i które jest moim zdaniem, no, zasługuje na szereg nagród, nie wiem czy nawet nie dostało tych nagród, to jest to urządzenie Shure'a, to jest bezprzewód, który jest jednocześnie tunerem. Mogę podpiąć do niego wiele basówek tak naprawdę, jeżeli mam nadajniki. Też mnie nigdy nie zawiodło i to jest po prostu świetna rzecz. Nawet przetestowałem w walce, poszedłem sobie po prostu w długą, że tak powiem. Zespół został na scenie, a ja jakieś 200 tam ponad metrów
zupełnie, prawie że w innym mieście. Powędrowałem i sygnał cały czas się nie urywał, więc super. Kolejna rzecz to jest flanger, który kupiłem do gitary, ponieważ wiem, że Prince używał właściwie tylko, przynajmniej oficjalnie, urządzeń Bossa. I kupiłem go do gitary, ale akurat u Agnieszki Chylińskiej graliśmy utwór, w którym był taki fragment trochę przypominający The Prodigy, a oni używają właśnie takich rajzapowych brzmień i ten flanger po prostu zrobił swoje. Rzecz kolejna to jest Kutron, czyli funkowa rzecz. To z kolei ukłon w stronę moich różnych zapędów muzycznych. Kaczuszka. Mm-hmm. Też dosyć tak ciemno ustawiona, płytko. Fajne urządzenie. Nie korzystam w pełni, jest dosyć skomplikowane mimo wszystko, dlatego używam jednego ustawienia. Bardzo dobry z kolei Electroharmonix Big Muff Deluxe Bass. To jest chyba jeden z lepszych przesterów. Z tego względu, że właśnie ma te dwa potencjometry zmieniające, pozwalające ustawić sobie pasmo przesteru. I ja akurat sobie ustawiłem na dosyć takie środkowe. To jest z kolei prosty fuzz. I ma dołączany właśnie do tego fuzza, dołączany właśnie ten zmieniacz pasma, że tak powiem. Tego urządzenia używa Tony Levin, basista mega słynny od Petera Gabriela. I kupiłem sobie to za jego sprawą, to urządzenie. A to jest MXR, już nieprodukowany, bardzo ciekawe urządzenie. Niektóre osoby bardzo go nie lubią, ponieważ no, słychać w nim processing jakby, że ono nie jest takie naturalne. Ale jest fikuśne, ono ma brzmienie bardzo takie kwasowe, bym powiedział. Nie słychać w pełni, niestety, bo wzmacniacz tego nie oddaje. Bardzo bzyczące wonky one'owe brzmienie. Właśnie wonky one bardzo często używam tego MXR-a. Zresztą Michał Chęć, gitarzysta gruby, używa go do gitary i brzmi na gitarze jeszcze lepiej. A to z kolei kolejny MXR, czyli Bass Octave Deluxe. Moim zdaniem najlepszy oktawer, jaki jest dostępny na rynku ze względu na tracking, ponieważ no, na mega niskich dźwiękach utrzymuje dźwięk bardzo długo. Dźwięk się nie przerywa. No jest równiutki. Zaletą tego urządzenia jest to, że ma jakby dwa rodzaje dodawania tej oktawy niskiej. Jedna jest, chodzi również o pasmo, nie? Że jedna jest grubsza, druga jest troszeczkę cieńsza. Ma jeszcze fajny switch, który podbija środek. Także wtedy basówka fajnie wystaje sobie w miksie. I jeszcze ciekawą rzecz, kiedy całkowicie skręci się sygnał basówki, a zostawi się tylko ten z procesora, to mamy do czynienia z subbasem rodem z klawiszy analogowych. Do tego można dodawać te przestery. Prawda?
Kolejne urządzenie to jest Fulton Bass Drive MOSFET. O dziwo, lepiej moim zdaniem pracuje z gitarami, ponieważ obcina pasmo basu i jest taki trochę niewdzięczny, bywa niewdzięczny, ale z drugiej strony ten przester w tym urządzeniu jest bardzo szlachetny. Więc no, używam go do zadań specjalnych po prostu, żeby czasami coś tam sobie powiedzmy dopalić. Zobaczmy, jak on brzmi. Czysta basówka i teraz on. A moim ulubionym przesterem jest przester polskiej marki Taurus Abigar, już nieprodukowany niestety moim zdaniem, ponieważ miał bardzo fajne features tak zwane, czyli trzy stopnie nasycenia przesterem i to właściwie są trzy brzmienia zupełnie oddzielne, a do tego dwie gałeczki, które są na wagę złota, czyli gałeczka pod tytułem Bass i gałeczka pod tytułem Level. Mhm. I po prostu jest to mega praktyczne, dlatego że bardzo często urządzenia przesterowujące zabierają bas. To prawda. I nie ma skąd go wziąć. A to urządzenie ma ten magiczne pokrętełka. Zobaczmy sobie, jak to brzmi. Pierwszy przester to jest taki vintage, powiedzmy. Drugie brzmienie to jest taki modern, powiedzmy, all round, czyli takie brzmienie uniwersalne, przez uniwersalny przester. No i hardcore, wiadomo. Tak, ale bas cały czas jest. Tak. Więc bardzo fajna rzecz. I to jest właściwie wszystko. Oczywiście mam jakieś jeszcze peryferia poukrywane gdzieś tam po kątach, ale to są mniej znaczące rzeczy, jakieś drive'y gitarowe i tak dalej. To jest coś, z czego korzystasz na co dzień? Mm-hmm, tak, to jest taka mój niezbędnik. A jak to jest ze wzmacniaczami u ciebie? No więc dość szybko zrezygnowałem z grania na wzmacniaczu, dlatego że technika szła do przodu, a oprócz tego słyszeliśmy, że im większy hałas na scenie, tym gorzej dla zespołu, tym gorzej dla wokalisty. I akurat w związku z tym, że warunki sceniczne bardzo często się zmieniają i wiesz, za każdym razem znajdujemy się zupełnie na innej scenie, która w inny sposób się odzywa, to też mikrofony, które są bardzo czułe na takie zmiany, mikrofony przystawiane do wzmacniaczy, no nie zawsze po prostu były najlepszym rozwiązaniem. Jednak taka czystość i taka kontrola jest jakby czymś bardzo pożądanym na tych różnych scenach, więc od początku praktycznie rzecz biorąc gram na preampie głównie na EBS-ie i do ucha, wprost do ucha dostaję sygnał. Dostajemy też sygnał z publiczności, w związku z tym nie brakuje mi na przykład tej energii scenicznej, ponieważ dostaję ją z dwóch mikrofonów, które są ustawione na każdym koncercie praktycznie rzecz biorąc. Więc no, wypracowaliśmy sobie taki dobre środowisko do pracy i dobry systemik. Ale wzmacniacze jakieś masz w domu, czy nie? Tak, mam oczywiście i czekają na właściwy moment. Jesteśmy teraz w trakcie przenoszenia studia z jednego miejsca do drugiego, bliżej domu i będę używał właśnie do nagrań piecy. I te piece to są właściwie dwa takie moje skarby. Jeden to jest flip-top Ampega z 1962-1963 roku, podobny jaki miał Olaf Deriglasow. Kupiłem go gdzieś tam w naprawdę bardzo dobrym stanie z Londynu, kiedy właśnie byłem troszkę przy gotówce, że tak powiem. A druga rzecz to jest z kolei przechwycony Fender Bassman setka przez Piotrka Żaczka zresztą, w trakcie kiedy czyszczono polskie radio ze starych sprzętów.
I on to po prostu zgarnął do siebie, ale no, to jest wielka lodówka, więc ciężko tego używać i wozi to ze sobą na scenę. W związku z czym chciał się tego pozbyć, ja to odkupiłem i to właściwie było używane na kilku płytach, takich właśnie bardziej rockowych, gdzie to brzmienie z pieca jest często pożądane jako to domiksowujące. Zresztą obydwa te wzmacniacze to są wzmacniacze pełni lampowe. Specjalnie zamówiliśmy do tego lampy, które są sparowane, które są wyselekcjonowane, żeby naprawdę jakość tego przesteru była właściwa i żeby był sens po prostu tych wzmacniaczy, bo bardzo często słyszy się o tym, że jest świetny, drogi sprzęt, który ma świetne podzespoły, ale na przykład same lampy już są z Chin jakieś po prostu i tak naprawdę takie urządzenie traci sens. Nie? Więc zadbaliśmy o wszystkie szczegóły, no i czekamy właśnie na ten moment, kiedy odpalimy sobie to i zaczniemy tego używać. I kiedy przestanie się to już kurzyć gdzieś tam w piwnicy. Czyli też ze wzmacniaczami trochę tak jest jak z twoimi gitarami, że już jak jest oryginał, to tego się trzymamy, nie? Tak, tak, tak. No jednak takie rozwiązania się sprawdziły na setkach płyt tak naprawdę i z jakiegoś powodu zostały skonstruowane w jakiś sposób określony i ktoś na etapie już produkcji eksperymentował, więc ja już nie muszę eksperymentować tak naprawdę, tylko biorę to dobrodziejstwo inwentarza i po prostu wdrażam to tylko w obieg. Biorę to jako po prostu świetnie uszyty jakiś element stroju. Nie? A szukasz nowych brzmień basowych dla siebie? Nie, zastanawiałeś się nad cyfrą, żeby przejść z analogu na cyfrę trochę? Oczywiście, nie, wiesz co, wolę analog jakoś. Nie miałem nigdy potrzeby, żeby po prostu kupować sobie jakąś podłogę cyfrową. Wiesz, bas jest takim instrumentem, gdzie po prostu musisz dostarczyć niskie pasmo sinusoidę po prostu, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, żeby odbiorca miał poczucie bezpieczeństwa i zespół. Więc tak jak wspominałem już, udziwnienia może w jakimś solowym projekcie, nie? Ale tak to właściwie tylko podstawa, nie? Sinusoida. Czyli żeby było grubo. I głośno. To była duża przyjemność Cię gościć w programie, Bartek. Bardzo się cieszę, że wpadłeś do nas. Zdrowia, zdrowia, zdrowia życzę i jeszcze raz pieniędzy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wielkie dzięki. Bartek Królik był z nami. Za tydzień będzie grane. Nie przegapcie. Do zobaczenia. Bye, bye. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, o której bym zapomniał. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Zapraszamy Was do komentowania, do lajkowania. I zachęcamy do tego, abyście stali się naszymi patronami. Szczegóły znajdziecie w linku poniżej. Polecamy się pamięci. Bye bye.